Cześć moje kobietki, witajcie w Dniu Kobiet. Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet przejrzymy sobie gazetki. Zobaczymy sobie, co w niemieckich gazetkach słychać, co słychać w sklepach, jakie są mniej więcej ceny. Dlatego, że ostatnio bardzo dużo słyszę o tym, że wiecie, w polskich mediach słyszę o tym, że Niemcy zaczęli oszczędzać, że są przerażeni inflacją, a mi się wydaje, że nic bardziej mylnego. Powiem Wam, że ruch jest przeogromny, w sklepach jest pełno ludzi. Mój mąż w gastronomii, słuchajcie, z szefową po prostu się cieszą, bo mają ruch lepszy niż przed pandemią. Także naprawdę jakoś ja tego nie widzę osobiście. Może w mniejszych miasteczkach, nie wiem. U nas jest po prostu full ludzi. Jest pełno ludzi w restauracjach. Ostatnio chciałyśmy na Dzień Kobiet i na imieniny śmignąć sobie z siostrą do greckiej restauracji. Bez terminu zapomnij, trzeba wcześniej po prostu robić terminy. Także zobaczmy sobie, co słychać w niemieckich gazetkach. Dobra, ustawiłam sobie już, słuchajcie, kamerkę. Tutaj mam gazetki. Gazetki są w miarę aktualne, bo są do 11.03, więc są bardzo aktualne w sumie. Kawkę, zróbcie sobie kawkę, mam nadzieję, że już macie. I kilka słodkości, słuchajcie, z okazji Dnia Kobiet. Wybierzcie sobie czekoladkę. Dobra, łyk kawki i zabieramy się za gazetki. Netto. Netto mnie tak za bardzo w sumie nie interesuje, bo to jest to netto z tym pieskiem, więc to jest co innego niż netto... Czekajcie, czekajcie. Gdzieś tu mamy zwykłe netto, ja bardzo lubię netto, jest! Także zobaczmy sobie może na początek to netto, co tu ciekawego słychać. Truskaweczki euro 99 to jest za 500 gramów, czyli za taką szalkę, nie? Tradycyjnie. Tu mamy kawkę, pizzę euro 69, to też w sumie bardzo tanio, to jest pojedyncza, tak? Czy są podwójne? Nie, pojedyncza. Także, o, masło to już w ogóle, ja już się przyzwyczaiłam do tych cen masła, bo to jest naprawdę mega, mega drogo to masło, ale no my kupujemy, słuchajcie, bo nie chce nam się margaryną truć. Makaronik. 75 centów. Co tu jeszcze? O, ziemniaki. Ziemniaki. Ja lubię te niemieckie, nic do nich nie mam, ale zawsze jak jesteśmy w Polsce, to kupujemy polskie za 4 kg 2,99. Także no, bardzo dobra cena. Tutaj nas nie interesuje. Woda, o, tu jakieś kwiatki. Kwiatki mnie interesują jak najbardziej ostatnio. Przełączyłam jakąś stronę? A, tak. Warzywa, no dobra, powiem Wam szczerze, że warzywa ostatnio są droższe od mięsa, także no straszne ceny. Warzywa i słuchajcie, ten olej roślinny. Także co tu mamy, szparagi? No właśnie, szparagi już, już. To pewnie sprowadzane skądś, a Peru jest napisane nawet. Dobra, włoszczyzna 99 centów. Także tak by się to wszystko prezentowało. Dobra, jedźmy sobie dalej. Tu mamy kwiatki, tu mamy jakieś pralinki, jakieś perfumy, a to już tak wszystko pod Dzień Kobiet. Dobra, to jest rondo, w ogóle to jest kawa, tutaj mamy palarnię w Magdeburgu i to jest nasza magdeburska i ona jest zawsze tańsza i zawsze jest w promocji, a jeszcze w netto to jeszcze troszeczkę przepłacacie, ale jest jeszcze sklep przy palarni, taki już typowo właśnie, że na świeżo ta kawka jest jeszcze taniej. Także okej. Okay. Czajniczek, o jaki fajny czajniczek. A to jest tylko online z Karszera, no dobra. Jedźmy sobie dalej. Co tu ciekawego Wam pokazać? Chlebek, ekspresy. Także jak widać jest wszystko. O, hałwa. Dobra, mięsko. Zobaczmy sobie mięsko. Mięsko drogo, też, też. Także chcąc, nie chcąc, człowiek przeszedł trochę na wegetarianizm. Przynajmniej te, kurczę, 4 dni w tygodniu. My tak jemy mięso może 2 do 3 razy w tygodniu. Resztę jemy warzywnie. Także, no ja.
Tu jakieś piwko, już pod Wielkanoc. Co tu jeszcze mamy? Solar Garden Fontana, ale fajne, zobaczcie, taka fontanna na solar. I chyba nasz sąsiad ma coś takiego, ale nie w takim stylu, że on ma w oczku wodnym coś takiego, że jest po prostu to się, wiecie, przez solar się uruchamia, w sensie od słońca i wtedy daje wodę. Ej, fajne to jest online, tak? Tak, to jest wszystko online, co tu widzicie. No dobra, pościele, tu jakieś już ogrodowe rzeczy się zaczynają. Tutaj mamy malinki, euro 99, mielone za kilogram 5,55. Persil, słuchajcie, proszek, ale to nie jest ten duży. Gdzie to jest napisane, jaki to jest? To jest tylko na do 20 myć, więc... No nie wiem, nie wiem. Tu jeszcze mamy jakieś warzywa, buraki, czerwoną kapustkę uwielbiam, bananki, ale to są bio, więc są troszeczkę droższe. Tu mamy jeszcze jakieś mięcha. O, to może być dobre na rolady, ale to, aha, to już zrobione rolady. Ale to jest za 100 gramów, nie? Pamiętajcie. No dobra, to tyle byśmy mieli, słuchajcie, z Netto. O, wernel. 99 centów będzie. No to dobra cena. Okej, za 6 mlek 6,66. No to tu już macie za 20 piw, macie 8,80. To już wasz wybór. Spójrzmy sobie Aldi. Co w Aldiku słychać? Aldi, Aldi, Aldi. Aldi ma takie gorsze gazetki w ogóle jakościowo i takie, jakieś takie prążki przechodzą. Wy tego pewnie nie widzicie tak w aparacie, ale ja to widzę na żywo. No i co tu mamy? Możemy sobie coś porównać? A, też jest Persil i to też jest ten do 20. Tak, to też jest do 20. Ile on kosztował w Netto? Zaraz sobie porównamy, zobaczymy. Gdzie jesteś? Dobra, mam Persil. Persil. Ha, ta sama cena, identyko. No dobra. Nie złapaliśmy ich na niczym. Jedźmy sobie dalej. Toffifee 2,09. Jakieś winiacze. Tu też pizza euro 99. Warzywka, owoce. Warzywka, owoce, mięska, tu oczywiście jakieś Aldi online, bo teraz już też wszystko online. No nie wiem, Aldi, my tak nie chodzimy do Aldika, sporadycznie, jeżeli mamy ochotę na coś takiego, nie wiem, innego, to chodzimy. A tak to ja tam nie widzę nic takiego w sumie ciekawego. Dobra, jedźmy dalej. W Aldim nic szczególnego. O, weźmy Lidla na tapetę, łyk kawki. I zobaczmy sobie, co ciekawego. Tutaj mamy już widać na pierwszy rzut oka, że mamy serek, ten z Kerrygolda, ja go lubię. Euro 49 i to jest, ja zawsze patrzę za ile to jest, bo wiecie, może coś być okazyjne ceną, ale jakby gramaturowo opłaca się na przykład wziąć jakiś droższy, tak? Także ja zawsze też na to patrzę, patrzę na cenę za kilogram. Nie sugeruje się tylko tą pierwszą tutaj ceną. Ziemniaczki 2,5 kilo, euro 69. To w Netto mieliśmy za 4 kg. A za 4 kg mieliśmy tych ziemniaczków 2,99 za 4 kilo. No dobra, jedźmy dalej. O! Passion fruit. Jedźmy dalej. Tu mamy kurczaczka w całości. Ale to jest mais polada. A, to jest, słuchajcie, kurczak, który jest karmiony tylko i wyłącznie kukurydzą. I to jest taki specyficzny smak. On jest lekko żółtawy i on jest trochę tańszy. Mi osobiście nie podchodzi tak ten smak. Jest taki dla mnie trochę suchy, trochę taki, nie wiem, słodkawy lekko. Nie wiem, jak to opisać. Dobra. Co tu mamy? Jakieś bułeczki, tu jakieś mięsko. Paluszki rybne też strasznie poszły do góry. No to jest...
Słuchajcie, ja paluszki rybne kupowałam za euro 50 jeszcze chyba w zeszłym roku. Także strasznie poszły do góry. Już nie pamiętam, kiedy u nas w domu były, a tak to były zawsze zamrażalniku, wiecie, w razie W. O, te soczki euro 39. Pepsi Cola też strasznie podrożało. 89 centów, to jest super cena, bo tak normalnie to faktycznie euro 29, euro 40 za butelkę, jeszcze plus fant oczywiście, tak? Co tu jeszcze ciekawego? Lenor, coś chyba, wiecie, wiosna idzie, to wszędzie proszki poprzeceniali. Huśtawki dla dzieci, jakieś zabawy, trampoliny. Tu dla najmłodszych. Chciałabym Melasi coś takiego na działkę kupić, żeby miała do zabawy. Ale nie wiem, czy ona nie jest już za duża, czy ona będzie w ogóle w kimś siedzieć. No tu też jakie fajne. To taki tor przeszkód ze zjeżdżalnią, super. No fajnie, fajnie, też taka kuchnia właśnie. Dobra, ale nas to tak dzisiaj średnio interesuje. Zobaczmy sobie głównie spożywkę. Co tutaj jest? Tutaj takie, że napisali, że wiecie, taka jakby skrzynia do siedzenia, ale nie wiem. To jest składane, wiecie, w ten sposób. Nie wiem, czy ja bym mojego męża na to namówiła. O, świetne suszarki. Mi się podobają te suszarki teraz, takie te drewniane. 19,99 od czwartku. Mega one są. A to mam. To mi się super sprawdza. Ten dyfuzor dostałam no kilka lat temu na urodziny i super działa. Oliwki. Oliwa z oliwek. Co tu jeszcze? To jest jakiś ten, taki no mówcie mi szybko, taki tydzień hiszpański, czy coś takiego może? Meksykański? Nie wiem. Czy będzie chorizo? Będzie. O, ja muszę chorizo, uwielbiam chorizo do sałatek dodawać właśnie jako dodatek. Mega, mega. 3,49. O, mój mąż uwielbia sardynki. 4,29. No widzicie, nie jest tanio. Ale nie ma też tragedii. No te ceny się zmieniły. Ale myślę, że wiele osób jeszcze o to uwielbiam. Te takie, wiecie, takie... one są puste w środku, nie? Takie groszki. Myślę, że wielu jeszcze Niemców stać na takie potężne zakupy i to wcale nie takich najtańszych produktów, bo też poszła najniższa krajowa do góry i dodatki i Kindergeld poszło do góry. O, my kupujemy zawsze te sery. To jest za 400 gramów i tu mamy 3 euro. Także ja zatrzymałam się na cenie euro 89 chyba, czy coś takiego. No dobra. To byśmy to mieli. Ten popcorn, wiecie? Ja lubię ten popcorn. On jest taki bardzo dobry, ale po prostu skład i to, co w środku się znajduje, ten taki zaschnięty w środku. Nie wiem, czy rozrywaliście kiedyś ten popcorn jeszcze przed wsadzeniem do mikrofali. Czy widzieliście, co tam jest? O, masakra. Odstrasza. No dobra, to słuchajcie, no olej. Euro 88. No nie ma też nic takiego, słuchajcie, ciekawego. Zobaczmy sobie jeszcze Rewe. Do Rewe nie chodzimy raczej, ale zobaczymy sobie, co tutaj jest. Rewe jest bardzo długo otwarte, więc zazwyczaj w Rewe jestem w razie wypadku, zapomnienia czegoś albo jakiejś nagłej ochoty, ale tak na co dzień to nie chodzimy. A może jest coś ciekawego w tym Rewe? Nie wiem, nie orientuję się. Spójrzmy na cenę. Jezu, tak tęsknię za pomidorami. Słuchajcie, pomidory nie są, że są drogie, to jeszcze są fatalne. Ja nie kupuję, bo one po prostu nie smakują. No nie mają smaku, zapachu, nic. Naprawdę, tragedia. To są bio, więc może trochę lepiej. Ale no czekam na sezon, czekam wiernie. Tutaj mamy jakieś wędlinki, jakieś sery. Tutaj mamy masełko 3,29, Kerrygold Extra.
Te jogurty są dobre. Kawior w tubce, euro 19. Jak ktoś lubi. Tu ja mamy znowu te pizze, euro 65, to chyba tyle samo co w Netto. Więc to wszystko się w miarę powtarza. To już chyba nie są te czasy, kiedy się jeździło do sklepu za promocjami, bo to wszystko już mniej więcej to samo. 3,29, no to jest identyczna cena, nie? Zobaczmy sobie kwiatki. Tutaj co my mamy? Tu mamy jakieś alkohole, jakieś czekoladki. Majonez w tubce. Nie, nie, nigdy nie kupowałam, ale nie, ja jestem przyzwyczajona do majonezu w słoiku. Parówki w słoiku, euro 69 za 180 gramów, także co tu jeszcze? Jakobs, będę musiała na działeczkę sobie kupić. Softlan, euro 29, to też jest bardzo dobra cena. Płyn do płukania, nie? Wycieczki. A zobaczmy sobie wycieczki. Chcę zobaczyć, bo planujemy sobie urlop. I właśnie Österreich mnie interesowało. 5 nocy za 239. Musiałabym to doczytać. Za osobę oczywiście, nie? No, lećmy dalej. Tutaj mamy jakąś chemię, tutaj mamy skrzynki z piwem, coś dla panów. I kwas chlebowy, ja bardzo lubię. No dobra. Skrzynka Coca-Coli. 10 sztuk, 4,49 w małych puszeczkach. Teraz tak dla kontrastu weźmy sobie Edekę. Edeka to jest no, jeden z droższych sklepów. To jest taki, no... W Edece w sumie znajdziecie wszystko, mają szeroki asortyment, ale Edeka uchodzi za taki właśnie droższy sklep. Także tu jest dużo takich markowych produktów, nie ma jakichś tam takich tańszych zamienników. Edeka też chyba nie ma swoich produktów, w sensie tak jak Lidl ma czy Netto, to oni chyba po prostu są sklepem. Także zobaczmy sobie, czy faktycznie jest tak drogo. Ja uwielbiam te kukurydze, słuchajcie. 2,49 za 2. No to jeszcze nie jest tak drogo. To jest tak normalnie w sumie, więc zobaczymy. Ogórek? A nie, mają swoje Gut and Gundlich. Gunstlich. Gunstig. Ej. Ogórek bardzo tanio. Ty, ja jadę do Edeki po ogórka. Tak tęsknię za ogórkiem, bo ogórki teraz po 2 euro są wszędzie. Ty, to możliwe? Czy to jest możliwe? Chyba jest. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Jakieś już pewnie takie grillowe rzeczy się zaczynają. Jakieś kiełby, jakieś utka. To wam polecam. Kebab chipci, ja na to mówię. 2,99 jest coś świetne na grilla, to jest takie mięsko a la tureckie, czy no nie chcę mówić, ale super smakuje na grillu, to właśnie jakieś takie egzotyczne mięsko, także polecam wam serdecznie. Nie wiem, czy jest tak drogo, ta Edeka tak uchodzi, ma taką, wiecie, przypiętą łatkę, ale tak te ceny to w sumie no mniej więcej podobne. No jedynie tutaj przesadzili 6,99, my kupujemy za 3,40, 3,70, zależy w jakim sklepie, właśnie te chicken wingsy do piekarnika. No to tutaj może przegieli akurat, no to jest jakiś widocznie Mekka food, więc tutaj mamy salami za euro, serek euro 49, tutaj jakieś jogurciki. Nie ma tragedii, nie ma. Nie ma tragedii, niektóre rzeczy są drogo, ale niektóre są normalnie. O, na przykład tutaj Passata 85 centów, ale to jest ich firmowa, więc wycofuję to, co powiedziałam, że chyba nie mają, mają. Więc za Passatę też nie chcą jakoś bardzo dużo. Kawki, chrupki, chipsy, piwka. To wszystko się wszędzie powtarza tak naprawdę. Co tu mam ciekawego? Rzodkiewki 55 centów.
O, frytki tanio, euro 29, faktycznie wszędzie już prawie po 2 euro są frytki, więc tutaj akurat z McCain. No, kochani. Mam nadzieję, że się czymś zainspirowaliście, znaleźliście coś dla siebie. Dajcie znać, czy częściej robi takie filmiki z gazetkami, dlatego że gazetki przychodzą do nas bardzo często. Wręcz non-stop jest skrzynka tymi gazetkami zapchana. I ja życzę Wam udanego dnia kobiet. Świętujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!